To jest to, to, jak mówiłem, że też życia z nim można zrobić, czy szczęścia, to jest coś takiego, pewnie się ty być może z czymś takim spotykałeś, ja też widzę, jak gdzieś jesteś wśród ludzi, tak? Nie musisz tam za dużo być, wystarczy, że jesteś. Widać po tobie, że jesteś, masz sobie życia dużo. Ludzie, jak tak mówią, właśnie czasami próbują właśnie kwestionować, ja się tego śmieję, bo przypomina mi się taka moja koleżanka, czasami o miłości sobie z nią gada. I ona właśnie próbuje też tak kwestionować, mówi o miłości, że no nie, nie, może miłość nie jest trwała, że się kończy zawsze smutnie i coś tam i tak dalej. I ja zawsze jej mówię, no ja rozumiem, że masz takie doświadczenie. To doświadczenie, no rozumiem, tak, doświadczyłaś w ten sposób i tak masz takie. Ja mam inne. Ja mam inne doświadczenie w ogóle. Jeśli miło się nie kończy, w ogóle jest, w ogóle jest żywo i tak dalej. I to jest ciekawe, tak zaczepnie, że sami sobie rozmawiamy, ją bardzo lubię, ona. A ona, chodzi mi o to, że ona cały czas próbuje to zakwestionować. Okay. I ja mówię do niej, wiesz, mówię, słuchaj, a mówię, zastanów się, dlaczego właśnie ja nie kwestionuję w ogóle twojego doświadczenia, w ogóle nie mam takiej potrzeby, rozumiem, że masz takie doświadczenie, w ogóle tak doświadczenie miłości, okej, okay, zgadzam, a czemu ty masz taką potrzebę, że chcesz zakwestionować w ogóle? No ja właśnie nie może właśnie przyjąć, to zawsze coś jej nie pasuje, dlaczego, nie? Bo wiesz, bo tak, no właśnie, jak kwestionuje, to może sobie tak zostać w takim miejscu, jaki jest. Tak ją to rozumiesz, tak, powiem, no nie ma życia, nie ma miłości, nie ma czegoś, nie ma jeszcze tamtego, to tak samo może tak sobie funkcjonować, nie? Ja widzę, ją intryguje cały czas, czemu to tak jest jakoś inaczej? Wiesz co, inna osoba gdzieś ładnie powiedziała, i właśnie mówiłem o miłości, tak mnie słucha i mówi, nie wiem, czy tak jest, ale bardzo bym chciała, żeby tak było. Okay. To mi się wydało jakieś takie ładne. Tak, to jest pragnienie. I mi się wydaje, że to jest coś takiego, co w człowieku jest taki, który, wiesz, gdzieś czuje, w sercu ma jeszcze to pragnienie. Jeszcze nie ma wiary, ale powstaje takie pragnienie. Ale ma przez lata właśnie, przez różne doświadczenia, spotkania z ludźmi, być może w rodzinie, w kościele, bo to świat jakby kwestionuje to miejsce. Tak. Mimo, że ma czasami pełne usta, rozumiesz, słowa miłość, to tak naprawdę często się w rodzinie, czy gdzieś właśnie w kościele tej miłości się nie doświadcza i człowiek, czy gdzieś tam właśnie w grupach jakichś funkcjonuje prawdziwej miłości i człowiek tak, wiesz, zaczyna wątpić w to miejsce, w to twoje serce, czy to jest w ogóle prawda. Ja ci powiem, ja też wiem po sobie, ja pamiętam, że miałem taki okres czasu, ileś lat, tak samo, takiego zwątpienia. Miałem poczucie właśnie, tak się nawet nie dzieliłem, nie miałem z kim. Miałem poczucie, że w ogóle coś, może ja popieprzony jestem jakiś. Mam w sercu jakiś obraz, rozumiesz, miłości, kocham. A to jakoś nie przystaje w ogóle do świata i tak w ogóle, jakby ludzie mieli inaczej. I w ogóle nie rozumiałem. Naprawdę, miałem przekonanie, że jestem popieprzony, se myślałem, może ja se tam, wiesz, nie wiem, naczytałem się różnych rzeczy, no, robiłem w ogóle. Człowiek analizuje, kurczę, siebie, przyglądasz się. Nie pasuje, no nie pasuje. Widzę, że nie pasuje jakby do tego świata. Nie? Człowiek chce być w ogóle wśród ludzi. I dopiero, wiesz, jakoś wtedy spotkanie z Krzyśkiem i spotkanie, wiesz, też chyba zobaczyłem, że są ludzie, którzy mówią podobnie. Że są ludzie, którzy właśnie podobnie mają, tak. Podobne serce, podobnie odczuwają, podobnie widzą, podobnie kochają, doświadczają, tak. I to było dla mnie odkrycie. Ja to rozumiem, taki stan człowieka, nie? Niektórzy to strasznie bronią, jakichś swoich rzeczy, które tam mają, tam z różnych powodów, ale coś takiego, ja mocno wierzę w ten obraz, rozumiesz, którym obraz Boga, który mamy w sercu. Ja w ogóle, wiesz, mam takie poczucie, teraz to w ogóle tym mocno żyję, tak, że muszę, mocno żyję tym, że Bóg mnie stworzył jakiegoś, tak, stworzył mnie na swoje podobieństwo, tak jak Jezus. Na podobieństwo i ja tak naprawdę najprawdziwiej mogę poznać Boga w swoim sercu. W swoim sercu, znaczy, tylko muszę rozpoznać ten prawdziwy swój obraz, tak. I to daje życie, i to daje szczęście. Jak jestem sobą, to jestem szczęśliwy. Też mogę kochać inne osoby. I to jest dla mnie jakoś najważniejsze. Ale ludzie tak podchodzą właśnie, z jednej strony by chcieli, z drugiej się boją. Wiesz, to daje to, że wiesz, ty nie potrzebujesz oprawy bezpieczeństwa do tego. No. Tylko tacy ludzie nie są religijnymi ludźmi.
Bo religia jest substytutem tego. To jest substytut. To jest zewnętrzne podanie czegoś. Zewnętrzne podanie czegoś. A kiedy ty rozpoznasz, ja wierzę, że każdy może rozpoznać. Ja nie wierzę w to, wiesz, że są ludzie wyjęci poza schemat. Wiesz, bo to słowo, że chcę, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, to jest wybite we mnie, wiesz, tak, to jest serce Boga. Mówi, ja nie mam wybrane. Wszyscy mogą tak właśnie mnie poznać. Tylko nowy wybór należy do nich, czy oni na to w ogóle zwrócą uwagę. Nie? Czy zwrócą uwagę. A diabelskie, diabła zadanie, w cudzysłowie, z jego strony jest to, żeby odwrócić tą uwagę. Ja wiem, że właśnie też religia, ona doprowadza do tego, to jest, uważam, najmocniejszy oręż w ręku diabła. Też tak myślę. Dlatego, że on to odwraca ludzi, ludzki wzrok od Boga, który od środka zaczyna ich dotykać. I od siebie nawzajem. Bo ten człowiek to nie tylko jest to, że oni Boga nie chcą zobaczyć tego, który ich dotyka od środka, ale też nie chcą siebie zobaczyć. Bo tutaj w sobie zobaczysz, w swoim duchu, ten duch jest obumarły, on jakby chory jest, nie? Ale wiesz, ale on jest, ludzie są dotykani przez Boga i też tam się zaczyna widzieć obraz siebie, ale religia skutecznie, tak? I to jest naprawdę, mówiąc skutecznie, chwała Bogu Najwyższemu, że coraz mniej skutecznie, tak? Ale skutecznie przez lata odwracała ludzi, no nie, mówię, a ty też tu popatrzysz. Ta książka Listy Starego Diabła do Młodego Luisa, tam jest właśnie taki, jakby cały czas jest taki jeden odwróć ich oczy, wiesz. Po prostu tym się zajmij, nie zajmuj się tam wojną, tam się nie zajmuj wojną, tam wojna wcale nie jest taka super, wiesz o co chodzi, tam wtedy dopiero przestają, zaczynają patrzeć, wiesz, na te Boże dotknięcie, nie? Ale ty się zajmij, żeby ich oczy były odwrócone, cały czas te, wiesz, żeby nigdy nie szukali Boga i nigdy nie chcieli poznać siebie, to wiesz, to jest ta strategia, nie? I ja wierzę, że to właśnie tak, ale jak właśnie poznasz, ty jesteś wtedy wolny, ty nie potrzebujesz opraw, nie? Ja i ja po prostu, wiesz, ja i Jezus to będziemy świat, ja i Jezus, Jezus i ja. To jest perfidne, bo to jest pod płaszczykiem Boga. Tak oczywiście, i to jest musi mieć taki powód. Zobacz, i to jest takie właśnie taki kontrakt, no właśnie zrobisz to, będziesz zbawiony. Lub też właśnie będziesz myślał to, bo to nawet do tego stopnia idzie, tak, wiesz. To wiesz, to jest to, co ty na początku powiedziałeś, że ty masz doświadczenie takie, że Bóg cię nie kocha za pomoc, w ogóle, że za nic cię nie kocha. Kocha cię, Bóg kocha Artura, tak? I to jest klucz wszystkiego. A niestety w religii często się mówi właśnie, kochaj, ale musisz zrobić to i to i tamto, i jeszcze coś innego, tak? I wtedy się odwraca właśnie od tego serca, bo nie jest to ważne wtedy, jaki ja jestem, nie, jest ważne, co ja zrobię. Tak. Odwraca się w ogóle sytuację. Odwraca się sytuacja, tak. Właśnie znowu się odwraca ten fundament, tak? Bo wiadomo, że jak ktoś kocha, to będzie z tej obfitości serca różne dobre rzeczy robił. Ale jak się zacznie z drugiej strony, bo się nieważne, serce tutaj uczynki, to człowiek to gubi światło, gubi w ogóle. A tak naprawdę moim zdaniem dryfuje w coraz bardziej jakieś niedobre rzeczy. Nie potrafi ich rozpoznać w ogóle, co jest dobre. Się tam wydaje, że coś jest tam dobre, a tak naprawdę w nieprawdę się wchodzi często. Nieprawda. A mnie nie ma dobra, banalne, nie ma dobra niepowiązanego z prawdą. Nie ma czegoś takiego. Tak jak miłość, nie ma miłości niepowiązanej z prawdą. To w ogóle nie istnieją takie rzeczy, wiesz. No. Tak. Jestem drogą, prawdą i życiem. To jest spójne, wiesz. Tak, to jest czegoś spójne. Takiego. Nawet jeżeli nam się wydaje, że my coś tam robimy dobrego. Dokładnie. Bo tego po owocach widać. Albo że kochamy. Ja dużo ludzi słyszę, wiesz, religijnych ludzi mówię, bo wiesz, tu chodzi o miłość. Ja mówię, ale dobrze, ja wiem, że chodzi o miłość. Ale mówię, ale to czemu się gniewasz na mnie? No wiesz, bo ty takie rzeczy mówisz. Ale ja mówię, ale miłość, to dzisiaj moja żona rozmawiała, że mówi, ale to właśnie ona mówi, wiesz, miłość jest powiązana z prawdą, nie ma, wiesz, Bóg jest jednolity, to wiesz, to nie ma kawałek taki, jest kawałek i sim, no rozdzielić nie można. Ja na przykład zobaczyłem, że wiesz, jeżeli jest miłość, to że miłość w ogóle jest człowieka do człowieka, tak, jeżeli ja kocham człowieka,
Ja kocham człowieka. Ja widzę, jaki stan jest tego człowieka. Niekoniecznie ja muszę chcieć z nim przebywać, bo to niekoniecznie, bo jeżeli człowiek nie chce jakby zmiany, chce w ogóle, wiesz, ciebie sprowadzić do swojego pułapu i cię gdzieś tam ciągnie, wie, no to myślę, że jest okej, okay, no ale kocham cię, no ale chodźmy tutaj, tak? Nie chodźmy tam na te bagna, gdzie zazwyczaj żyłeś, na wysypisko śmieci, tylko ja ci też pokażę mój świat, tak? Ty go wtedy bierzesz i ty go zachęcasz do życia w tym świecie żywym, pełnym światła. Natomiast, wiesz, nigdy nie przyszło mi do głowy w ogóle, ja nie wiem, bo właśnie mi nigdy do głowy to nie przyszło, teraz sobie uświadomiłem, żeby kogoś jakby kochać, nie ma jakiejś takiej konstrukcji, że on coś ma, coś posiada, czy coś znaczy. Wiesz, szanuję ludzi, doceniam, widzę, jakie mają atrybuty, czerpię z nich, jak najbardziej. Cieszę się, jeżeli poznaję ludzi wartościowych, bo mam z czego zaczerpnąć, tak? Cieszę się, jeżeli poznaję duchowych generałów, bo mam jak się nakarmić Chrystusem, to jest dla mnie oczywista historia. Natomiast miłość zawsze jest do człowieka, wiesz. Czy ten człowiek jest taki, czy on jest inny, wiesz, po prostu... A religia, ona nas jakby zmusza. Powinna na nas wymusić. A dlaczego ty go kochasz? A dlaczego ty z nim chcesz żyć? Ale jak to dlaczego? Pytanie jest w ogóle nieodpowiednie. Jak to dlaczego? Ja w ogóle nie mogę zrozumieć, wiesz, jak się robi właśnie... Są proste rzeczy, prawda? Znaczy mi się wydaje, że miłość, tak naprawdę miłość, no nie wiem, może ja jakiś inny jestem, ale dla mnie miłość jest w ogóle bardzo prosta. Znaczy nie ma jakichś różnych miłości. Nie, tak. Bo wiesz, w kościach się robi, próbuje właśnie miłość, to jest właśnie jak tak wypełniasz te obowiązki, to jest miłość. Ja tak nie mam, nie rozumiem, o czym mówię. No wypełnia się obowiązki, no to się wypełnia obowiązki. Znaczy, ale co to w ogóle, to jest miłość, w ogóle miłość? Ja w ogóle nie czaję takiej rzeczy. Znaczy, dla mnie miłość pewnie jest bardzo prosta rzecz. Jak kogoś, drugą osobę potrafię pokochać, to jest tak, że w spotkaniu z drugą osobą coś takiego musi nastąpić, jak jakieś otwarcie. To znaczy ja muszę, jak ja to nazywam, zobaczyć istotę tej drugiej osoby, jego serce. To czasami widać, nawet ktoś jest mocno poraniony, czasami właśnie pokaże się. Pokaże się. Człowiek zobaczy, czasami widzi mnie w oczach jego, w tym co mówi, w jego pragnieniach. Widzi jakby, ktoś może być bardzo poraniony, ale widać w ogóle, jaki on jest tak prawdziwy. Może nie do końca, jeszcze by się pewnie rozwinął, rozkwit, ale widać prawdziwie. I ja tą osobę tym mówię, że kocham. Kocham to, co zobaczyłem. Prawdziwie kocham, mam upodobanie w tym. Naprawdę mi się to, jest mi to bliskie. Kocham. Natomiast może być tak, że te zranienia, różne rzeczy, mają taką władzę i ja mogę później mówić, nawet nie chcieć w tym uczestniczyć, nie być. Bo jeżeli ktoś, wiesz, te jego jakieś tam mechanizmy wezmą górę i on żyje, to ja nie spotkam się z nim, bo nie mam możliwości się spotkania. Z nim tak naprawdę. Z nim się nie spotykam. On pokazuje jakieś swoje mechanizmy, że atakuje albo coś kusi się. Nie chce, bo to nie jest on. Mnie to boli. Ale ja tęsknię zawsze za tym człowiekiem. Tęsknię za tą istotą jego. Właśnie kiedyś zobaczyłem, kiedyś spotkałem. Kiedyś nas właśnie coś bliskiego się wydarzyło. Tak. I nawet jak on odejdzie od Boga i odejdzie od siebie, bo ja tak nazywam, to ja tęsknię za nim. Tak. Ale za nim, prawdziwie tęsknię. Dla mnie to jest miłość, spotkanie, mnie tak Bóg też pociągnął, tak? Zobaczyłem kogoś, na ile zobaczyłem, w ogóle zachwyciłem się, jaki on jest piękny. Rozumiesz? I ja go kocham. Rozumiesz? I ja kocham to doświadczenie, dlatego na mnie, to w kościele, wiesz, katolickim jest dużo takich, czy to tam ma Maryja Dziewica, a Jezus taki, czy a jak się okaże miał braci. No fajnie. Nie, ale w ogóle... Jak to ma się do mojego doświadczenia? Ale to w ogóle się nie ma. To w ogóle niech se będzie jak chce. Ja w ogóle nie wiem jak jest. Ja widzę, że moje serce kocha, rozumiesz? Boga kocha i czuję się kochane. I to jest moje doświadczenie. Ja mogę o tym opowiadać, w kółko mogę o tym opowiadać, tak? I ja w tym, co mówi Jezus, rozumiesz, odnajduję największe światło, widzę, że to jest mój brat, tak? Brat, który właśnie najpiękniej potrafi mówić właśnie o tej miłości, którą mam w sercu. Najtrafniej ją nazywa. Inne osoby też, ale Jezus to w ogóle wyjątkowo, rozumiesz, trafnie, porusza moje serce, rozumiesz? To miłosne miejsce, w którym kocham. To jest miłość. Ja nie znam innej miłości. No. Dla mnie miłość jest konkretna osoby do osoby. Tak. No jaką,
I ty przeżywasz w miłości, zaczynasz przeżywać drugą osobę. Tak. Jak ty w miłości przeżywasz drugą osobę, to o to chodzi. Ja się pytam, co do tego można, jakie rzeczy do tego można dodać? Bo się, co tutaj jeszcze można dodać? To jest przeżycie drugiej osoby. Ja się napiłem kawy, wypiłem kawę, ja tą kawę wchłonąłem, ona weszła we mnie, się połączyła ze mną i koniec, tak? I wiesz, teraz rodzi się pytanie, wiesz, co ja bym mógł jeszcze, wiesz, dla tej kawy więcej zrobić, ona dla mnie nic. Wiesz, nastąpiło zjednoczenie, nie? I wiesz, w miłości nastąpiło zjednoczenia. I tutaj nie ma, że, a co robisz w tej sprawie? Nic nie robię. Żyję. Ja żyję życiem zjednoczonym z drugim życiem. Wiesz, i ja mówię, to jest dla mnie chrześcijaństwo. Staram się patrzeć, żeby dać się miłości w ogóle prowadzić, tak? To jest bardzo mocno we mnie, wiesz, że miłość, rozumiesz, prowadzi moje życie, prowadzi w ogóle życie też ludzi. I to jest bardzo ważne, żeby miłości nie używać, że miłości nie wolno używać. Tak jak wiesz, ja wprost też powiem, też uważam naprawdę, że najpełniej się Boga przeżywa tutaj na świecie w miłości. To banalne może stwierdzenie, ale naprawdę i dosłownie. Uważam, że po prostu jak kocham, doświadczam miłości, to jest obecny tu Bóg. Najbardziej realny. Ja nie znam bardziej realnego przeżywania obecności Bożej niż w ten sposób, tak? W miłości. Tylko widzę jedną rzecz, że rzeczywiście miłości nie można wykorzystywać do swoich spraw. Po prostu ona, tak jak Boga nie można. Od razu znika. Tak. A ty od razu nie ma. Wiesz. To jak mówiliśmy z życiem. Nic nie zrobisz, tak? Tak. To ty możesz otwierać się i patrzeć, jak cię miłość prowadzi. Tak. Jak miłość prowadzi, do czego miłość wzywa? Na przykład do tego, żeby te serca były coraz bliższe, na przykład, tak? Żeby się otwierały na prawdę. To w ogóle jakoś jednocze. Ta miłość jest wtedy większa, jest pełna życia. I to jest fascynujące w ogóle. Teraz jak... Ja naprawdę wierzę w to, że Artur, że Bóg, czy on się nazywa Bóg, czy nie, jest tam, gdzie jest miłość, na tyle jest prawdziwa, na tyle Bóg jest obecny, bardzo realnie, bardzo konkretnie. A przecież Bóg się w ogóle miłością takim, Bóg jest duchem, tak? On się przejawia, rozumiesz? Miłość jest fascynująca, on jest po prostu fascynującą rzeczywistością. To jest tak naprawdę, każdy ma takie coś w sercu, pragnie, ale by tak nazwać, znaczy tak próbujemy to powiedzieć, co to jest, tak, między ludźmi. Ale tak w ogóle konkretnie, co się przeżywa, ja myślę, że to jest właśnie Bóg. Że Bóg się przejawia w ten sposób. Ale, tak? Ale tylko. To nie wyczerpuje tego oczywiście, ale przejawia. Jest nieskończoną miłością. Ja widzę, jak miłość prowadzi ludzi, to właśnie myślę, że to jest po prostu nieskończone źródło. Tak? Nieskończona droga. Coraz, serce może być coraz większe. I to jest w ogóle fascynujące. I teraz jaka jest próba zatrzymania? Niesamowite jest, wiesz, zobacz, jakie diabeł musiał obmyślić, żeby próbować zatrzymać to, jakie substytuty ludziom podać, wiesz, żeby zatrzymać po prostu taki proces, wiesz, to jest, ale chwała Bogu, że to się nie zatrzyma. Ja też myślę, wiesz, że to jest też, mówi się o tym kryzysie wieku średniego, ale myślę, że w ogóle to jest jakiś taki zamysł Boży być może, rozumiesz, że człowiek póki jest z natury silny, wiesz, robi tu, tego, rodzina, zawodowo, to, ale przychodzi taki moment, że zaczyna być z natury z górki. I teraz nie pojedziesz na tym, co materialne. Nie pojedziesz, bo ci ciało będzie umierało, bo ci coś będzie się kończyło. Rozumiesz? Stąd siły już nie będziesz mógł czerpać. Albo się otworzysz właśnie na to, co duchowe, albo się na Boga otworzysz i możesz. I takich ludzi ja spotkałem z moimi ludźmi po 80, byli pełni życia. Pełni życia. Blisko Boga żyli, byli pełni miłości, kochali, mieli żywe serce. Albo będziesz właśnie sfrustrowanym, rozumiesz, jakimś dziadem, który będzie narzekał wiecznie na to, że to źle, tamto źle, albo zdziwaczejesz, będziesz, wiesz, chciał być wiecznie młody, zbiegał, rozumiesz, to co wyrabiał, bo wiesz, operacje sobie plastyczne robił, albo coś jeszcze innego, rozumiesz, bo będę, żeby wrócić do tego, a się nie wróci. Ale ja ci powiem, ja wchodzę w taki, dla mnie to jest fascynujące, muszę ci powiedzieć. Fascynujące. Ja nie mam poczucia w ogóle, nie mam żadnego lęku, wiesz, przed starością, żadnego. Coś tam może narzekać, coś mi może bardziej boleć, tam, wiesz, grałem w siatkówkę, bark mnie bardziej boli niż kiedyś, ale to w ogóle nie jestem. Nie widzę nic, żebym tracił życia. Wręcz przeciwnie, mam poczucie, Holender, wiesz, mam naprawdę przekonanie, że to, co jest duchowe, jest bardziej trwałe i silniejsze, rozumiesz, niż materialne. I jedynie razem nie powiem, że mówić, jak jestem stary, bo jak powiem, jak będę miał 70 lat czy 80, to nie będzie bardziej przekonujące, ale widzę, że rozumiesz, że tak jest.
Wiesz, ja myślę, że to jest chyba jedyne sensowne, wiesz, że jeżeli złapiesz taki powiew miłości i to po prostu reszta się przestaje mieć absolutne znaczenie. Już się nie stajesz taki rodzinny, nie jesteś, już nie jesteś taki porządny też, taki jest, taki grzeszny nie jesteś, taki w ogóle, wiesz, to rzeczy takie, że dzieją się po prostu wtedy, nie? Ale też w ogóle, wiesz, inne rzeczy stają się najważniejsze, być o rodzinie, nie? Bo tak często coś mówię właśnie, bo mi się nie podoba takie wystawienie rodziny w sensie takiej nadrzędnym, jak u pewnej struktury. I to mi się nie podoba. Na przykład ja też bolesne jest dla mnie, jak właśnie się widzi, bo widzę też po skutkach, tak? Tych psychologicznych skutkach, tych zranień z rodzin, gdzie właśnie nie ma miłości, nie ma relacji. Bo rodziny, które są pewnym systemem, które mają właśnie podobać, że my sobie tak pomagamy, rozumiesz, żeby właśnie osiągać. Jedno, drugie sobie pomaga, żeby tak lepiej się żyło, tak wychowujemy dzieci, zabezpieczamy im tam materialne, czy taki, czy tam gdzieś poślemy, ale nie ma miłości, nie ma relacji. Dla mnie jest najważniejsza relacja. Relacja, czy są relacje, czy jest miłość. Tak samo właśnie, bo to się na wszystko przekłada, rodzinę tak samo, tak? To też świetnie widać, wiesz, po wychowaniu dzieci, bo moje córki tam mają teraz już po 20 lat. To świetnie widzę, bo ludzie, właśnie a propos tego chwytania się takich materialnych rzeczy, takich. Bo z dziećmi jest podobnie troszkę jak z naszym życiem, wiesz, wychowujesz dziecko, no dziecko na początku potrzebuje najbardziej takiej miłości, trzeba nakarmić, przytulać, całować, jak najwięcej takich fizycznych, tych być blisko, blisko z rodzicami. Ale jak zaczyna ktoś być już starszy, zaczyna być nastolatkiem, wchodzić w dorosłe życie, to ta relacja, są ludzie, którzy się bardzo boją tego właśnie. To tak trochę jak boją się puścić tej swojej młodości. Nie cię boją, trzymają w ogóle te, gdzieś kontrolę trzeba sprawować. I jak coś takiego się dzieje, to ja widzę tak, jak coś takiego się dzieje, to po prostu to się rozłazi, tak. Coś umiera, dlatego że każdy czas ma, znaczy potrzebuje czegoś innego. Jak się nie puści tego dziecka, nie zmieni się tej relacji właśnie w inną relację, taką relację związaną z wolnością, tak? Ci mówię, że dla mnie to było poruszające i odkrywcze, jak zobaczyłem właśnie, jak starsza córka miała przerwać do matury, właśnie zobaczyłem coś takiego, powiedział, słuchaj, to jest moje dziecko przede wszystkim, moje dziecko, później twoje. I ja zobaczyłem, ja nie wiem, jak ona ma żyć. Naprawdę nie wiem, czy ona ma iść na studia, czy ma nie iść na studia, czy ma zdawać maturę, czy ma... Ja jej poszedłem i to powiedziałem. Mówię, słuchaj, ja nie wiem. Naprawdę, ja nie będę cię namawiał, nie będę naciskał. Ty bierz swoje życie w swoje ręce z tego powodu, że ja nie wiem, jak ty masz żyć. Ty musisz odkryć w swoim sercu, którędy ty pójdziesz, gdzie cię Bóg prowadzi. Jak chcesz być szczęśliwy, skąd ja mogę wiedzieć? Ja ci mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu. Ja ci mogę powiedzieć, znaczy widzę, że musisz stawać bardziej przyjacielem, tak? Że on może przyjść ze mną porozmawiać, bo ja mam większe doświadczenie, więcej przeżyłem, często więcej wiem na jakiś temat i czasami mniej wiem, w zależności o czym rozmawiamy, ale wiesz, przychodzi i on chętnie rozmawia, ale tylko w ten sposób. Nie? I to wychodzi z takiego prostego, że ja naprawdę nie wiem, co jest dla mnie dobre. Skąd ja mogę wiedzieć? No tak, że ona ma swoje życie. Nie wiem. To jest jej życie. Zresztą Bóg ją stworzył, rozumiesz, tak gdzieś na swój obraz i gdzieś ona się rozwija. To jest właśnie fajne, jak się patrzy w Ewangelię, że nigdy Jezus nie porównał ludzkiego życia do jakiejś rzeźby, tylko do rośliny. Bo roślina właśnie tak jest, roślina ma swoją dynamikę, roślina będzie tą rośliną, jaka rośnie, nie zrobić z jednej innej. Można ją przystrzyc, podlewać, pielęgnować, ale ona ma swoją dynamikę życia. I to jest coś takiego właśnie podobnego, ale właśnie no nie da się, tylko że to jest. Ja mówię, my jesteśmy takim, jak naczynia połączone. Ludzie jakby nie zdają sobie często sprawy, że to się nie da tak funkcjonować. By chcieli właśnie, żeby ja tutaj będę tak funkcjonował, a tam będę czynił dobro. Nie, to jest po prostu, to jest jedno tak naprawdę. Jak masz do siebie, jak sobie dasz, na przykład dajesz wolność, to też komuś. Dokładnie. Nie, to nigdy nie dasz, bo będziesz żył w strachu i w lęku przed światem. I napełnisz tym lękiem i strachem swoje dziecko, które tak samo wyjdzie poranione. Przerażone, wystraszone, tak, będzie się chciało czegoś uczepić, rozumiesz, żeby poczuć się bardziej bezpiecznie. No bo tak miałeś.
Jak nie masz sobie ufności, to tej ufności też nie przekażesz. No nie da się tego zrobić. Są człowiek, w ogóle młoda osoba to w ogóle jest fascynująca, bo ludzi bardzo trudno w ogóle oszukać, a młode osoby w ogóle trudno oszukać. Świetnie czują właśnie, czy ty żyjesz, czy nie żyjesz, czy ufasz, czy nie, czy kochasz, czy nie kochasz. Ja w ogóle to, pewnie tego doświadczasz. Myślę, że najbardziej to jest świadectwo tak naprawdę nie to, co się gada, tylko właśnie ktoś, ludzie lgną do czegoś takiego. Chcą być przy kimś, kto jest żywy, tak? I samo bycie z kimś zmienia, tak. Zmienia, rozumiesz, zadaje pytanie, co to jest w ogóle? Ja myślę, dlaczego ty masz tyle życia w sobie i nie chodzisz i się nie zamartwiasz? Tak. Się tak nie boisz strasznie. Dlaczego się nie boisz? Mi się boją, a ty się nie boisz. No o co chodzi? Taka znajoma moją żonę pyta, mówi, ale mówi, powiedz mi, mówi, bo też wiele lat już nawrócona dziewczyna, mówi, powiedz mi, o co tu chodzi, mówi, skąd wy macie tyle, mówi, tyle siły, tyle, mówi, to co robicie, nie? Skąd was ta werwa? Mówi, to docieranie do tych ludzi, wiesz, głoszenie, wiesz, wychowywanie, wiesz, cały czas. Wiesz, Agata mówi, no ale to, no a to tak was Bóg pobudza? Agata mówi, no, nie wiem, czy nie Bóg pobudza. Mówi, no, taka pobudzona jestem. Mówi, jak się nawróciłem, to taka pobudzona chodzę. Czy Bóg dotyka? Wiesz, ja mówię, ja wiem, dotyka mnie, dotyka mnie też Bóg, nie? Jakoś tak szczególnie mam takie momenty w życiu swoim, że szczególnie jakoś mam taką szczególną sytuację. Powiedzmy, co natomiast mam systematycznie, proszę Ciebie, życie w sobie. Systematycznie, od rana, tak? Od rana, kiedy ja wstaję, wiesz, ja mam systematycznie, dlaczego? Wczoraj się kładłem, miałem, w nocy miałem, rano wstałem, ja jestem żywy, tak? Jestem żywy, a więc czasami ten Bóg tam dotyka jakoś tam, nie? Ale wiesz, jak żyję, znaczy właśnie następuje zjednoczenie. Rozumiem, wiesz, pewne wchłonienie. Ja się czuję wchłonięty w Chrystusa. Ja tak się czuję w swoim duchu, wiesz, zjednoczony, nie? Wiesz, dlatego ten często, jak ja, wiesz, na przykład gdzieś tam mówię, ludzie mówią, słuchaj, to no przecież to nie można, bo trzeba mieć jakąś taką, przyzwoitość w sobie, taką trzeba mieć. No ludzie nie mogą wiedzieć, że wszystko im wolno. Ale wolno. Ale im wolno. No przecież skoro, wiesz, tak jest. Wiesz, dopiero jak ty żyjesz innym, że ty żyjesz życiem zjednoczonym z Bogiem, to ty po prostu sobie to wybierasz sobie. No możesz sobie wybrać, co chcesz sobie wybierać, tak? A tam nie bierzesz, bo po prostu wiesz, że nie chcesz tego na przykład. Wiesz. No, myślę, że ludzie w dużym stopniu są napędzani lękiem, tak? Że to daje takie poczucie, wiesz, bezpieczeństwa, takie iluzoryczne, tak? Dzięki Bogu już tak się nie unoszę, jak kiedyś się unosiłem, ale czasami jeszcze się mnie emocje poniosą, wiesz co, naprawdę, wiesz co? I wiesz, w związku z czym, jak ja widzę lęk, wiesz, wokół ludzi, ja mam taki, inaczej powiem, ja wiem, jak to krzywdzi ludzi. Kurczę, wiem, w jakim są stanie i mam takie po prostu, rozumiesz, takie wewnętrzne zagniewanie. Ja wiem, że to nie ma, wiesz, niektórzy mówią, to sprawiedliwy gniew, to nie jest żaden sprawiedliwy gniew, tylko to jest moja cielesność po prostu, nie? To jest, wiesz, zwykłe moje nerwy, bo ja się zdenerwuję się czasami, ale dlaczego? Pobudzony jestem tym, że ludzie się, wiesz, boją się. Mówię, proszę Cię, nie bój, my błagam Cię, nie bój się, nie bój się. Ja czasami mam też gniew taki, dlatego że ja mam poczucie, wiesz, że w lęku takim właśnie, rozmuchanym, takim, wiesz, ludzie za nim pędzą, jest coś właśnie diabelskiego. Bo człowiek jest zraniony przez diabła. Organiczne. Tak, zraniony jest przez diabła i gdzieś goni za tym ten, jest coś takiego niedobrego, ja to czuję wtedy. Czuję coś taki po prostu, bo też jak ludzie przychodzą w takim lęku, właśnie takim lęku, to właśnie to, co powiedziałeś, to często właśnie przychodzą i są agresywni. Ja zacząłem tego doświadczać we własnym, ja się bardzo bałem kiedyś w życiu, dlatego, wiesz, ja z doświadczenia poznałem lęk i wiem, jak dzisiaj reagować. I widzę, jak ja reaguję i widzę, że to działa. Bo on przychodzi do każdego, w potężnej sile, na różnych dziedzinach. Bo ktoś się nie pytał, ty się nie boisz? Ja nie boję się. Ale lubi nasz. Czy ja muszę robić tak, jak lepiej? Ale oczywiście, bo są propozycje, tak samo jak myśli. Ktoś mówi, wiesz, jakie ja mam myśli, a wiesz, jakie ja mam? Że
Żebyś ty wiedział, jakie ja mam myśli. Co mnie to? Tylko ja się tym niedzielę mówię. Wiesz, ja nie chodzę, ja ich... Ja mówię, mam dwie zasady. Pierwsza to jest taka, że ja nie rozmyślam tymi myślami. A druga to jest taka, że się nimi nie dzielę. Wiesz, jak ja czytałem w księdze Hioba taki tekst, mówi. On tak siedzi, już ma pojechane ze wszystkim, nie? I siedzi tak, i tak. Przyszło na mnie to, czego się obawiał. Ja mam, mówię, taki gniew w wielu przypadkach. Mówię, proszę cię, przeciwstaw się, możesz. Zrób krok. Ja wiem, że drżysz, ale to nieważne. Można się zatrzymać, można się przyjrzeć i można się przeciwstawić. A jak się zaczyna przeciwstawiać, tak? To zaczyna, to lęk widzi, że tu nie ma podobnego gruntu. No to grunt jest niepodobny. Wiesz, Artur, że oprócz lęku, to co taką rzecz, ja widzę, że ludzie bardzo się boją cierpienia. Uciekają też w byle jakość, bo myślę, że jest coś takiego, że człowiek jak ma żywe serce, kocha, to też żywo doświadcza bólu, też żywo doświadcza cierpienia. No tak. Ale dla mnie to jest całość. Wiesz, ja to, kiedyś właśnie ten Newell też pisał coś takim, że życie to jest jak kielich wina, tak? Jest i gorycz, i słodycz, to po prostu coś, że się pije, tak? Tylko, że jak mieszanka jest odpowiednia, to jest wino dobre, no, dobrze smakuje, jest ten. I coś takiego jest. Jest to w tym, to całe, to się przeżywa. Bo przeżywanie też niesie ze sobą też cierpienie, też ból, ktoś cię zrani, nie? Jak się tak znieczulisz, to też cię ktoś tak nie dotknie. Ale też nie żyjesz nigdy. Tylko też czasami o czymś takim rozmawiam. Ktoś właśnie mówi, ja wolę tam właśnie tu sobie, tak, tam sobie wolnie. Wiesz, jak człowiek w ogóle bierze życie, no to... Wiesz, że życie jest nieskończone, nie ma takiego, wiesz... Nie ma takiego czegoś, że się może skończyć, wiesz, świeżość życia, wiesz, ja tak, tak to zauważyłem. Tak. Cały czas jest po prostu, wiesz, stymulacja, nie? I dobrze mieć, wiesz, cały czas zabiegać o to, nie? Ale to jest niesamowite. Dla mnie to jest fascynujące. Kurczę, wiesz, to... Ja też tak myślę, że taka jest właśnie nieskończoność Boga, wiesz? Nieskończoność, to dla mnie, myślę, że to jest nie do przyjęcia, tak nie do pojęcia przez moją psychikę, bo ja tego nie widzę, wiesz, przez zasadniczo, ani nie czuję, nie? Nie mam, nie, ale mam, nie umiem tego zrozumieć, nawet często opisać, nie? Ale taka właśnie nieskończoność Boga, której mogę jedynie doświadczać właśnie. Czasami jak mówię komuś o Jezusie, wiesz, i to ludzie oczekują też na takiej informacji, wiesz, a jak będzie dalej, nie? A ja, kurczę, nie wiem, wiesz. Wiem po prostu, bo wiem, że to będzie coś takiego szczególnego dla tego człowieka. I tej nieskończoności takiej doświadczy, wiesz. I nieskończoności życia tutaj, nieskończoności miłości, wiesz. I nigdy się mu to nie znudzi. Czasami swoim synem mówię do niego, ja się nigdy nie nudzę, wiesz. Nie wiem.